tvpodkarpacie.pl. Jednymi ze sztandarowych imprez organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową imienia Jana Grodka w Sanoku są konferencje naukowo-szkoleniowe. Czwarta ich edycja odbyła się pod nazwą Bezpieczeństwo na co dzień. Podstawy, obszary, podmioty. Te efekty wymierne to nasi absolwenci. Są przygotowani dobrze do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Świadczą o tym opinie, jakie otrzymujemy od pracodawców. Ponadto to, że właśnie na terenie województwa podkarpackiego wybierają kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku na tym kierunku, również o czymś świadczy. Także monitorujemy losy zawodowe naszych absolwentów i ci absolwenci do nas wracają. Współorganizatorem spotkania w Centrum Sportowo-Dydaktycznym była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Prezentowano wybrane jednostki i sprzęt używany na co dzień przez Komendy Straży Pożarnych. W sumie z programów realizowanych na poziomie krajowym oraz regionalnym w ostatnich latach trafiło do podkarpackich strażaków ponad 140 jednostek sprzętowych. Jest to sprzęt specjalistyczny, którego nie mieliśmy do tej pory, albo był to sprzęt przestarzały, który należało wymienić, bo głównym elementem tego jest jak najszybsze dotarcie do osób, które poszukują pomocy, a wiemy, że codziennie na drogach Podkarpacia, codziennie w różnych obiektach takie zdarzenia się zdarzają, a w związku z tym strażak ratownik, który dojeżdża, musi mieć profesjonalny sprzęt po to, by skutecznie świadczyć pomoc i również czuć się bezpiecznym w ratowaniu tych osób, które są poszkodowane. W ramach podsumowywanych dzisiaj dwóch projektów realizowanych z poziomu centralnego, których łączna wartość wynosi około 385 milionów złotych w skali kraju, z czego było zakupionych 892 jednostki sprzętowe różnego rodzaju, na Podkarpacie trafił sprzęt o wartości ponad 22 milionów złotych, w ilości 42 jednostki sprzętowe. Państwowa Straż Pożarna była też beneficjentem regionalnego programu operacyjnego, w ramach którego zrealizowaliśmy dwa projekty kluczowe, z którego zakupiliśmy również dużą ilość sprzętu w ilości około 66 samochodów i 24 jednostki wyposażenia specjalistycznego i ten sprzęt w całości trafił do jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego. W tym roku mija 20-lecie krajowego systemu. Kiedy zaczynaliśmy, to było kilkanaście jednostek w skali byłych województw. Dzisiaj mamy ponad 300 jednostek bardzo dobrze wyposażonych, wyszkolonych, dysponujących doskonałym sprzętem, który został kupowany również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2.7.2.13 i między innymi jednym z elementów jest to udzielanie tej pierwszej pomocy medycznej, gdzie strażacy Państwowej Straży Pożarnej i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają takie kwalifikacje. W związku z powyższym również w naszych szeregach przy naborze do służby są zatrudniani ratownicy medyczni, którzy przejdą odpowiednie testy, kwalifikacje. Stąd też mówię, mamy taką fachową pomoc i myślę, że jesteśmy przygotowani na to, żeby tej pomocy udzielać. Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez rektor okolicznościowego odznaczenia komendantowi Podkarpackiej Straży. Nadbrygadier Bogdan Kuliga nie pozostał dłużny, ofiarując dr Elżbiecie Ciporze imponujący album wydany z okazji 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu. tvpodkarpacie.pl